Bogdan Łazuka, piosenkarz, aktor, showman. Urodził się 31 października 1938 roku w Lublinie. Żaden z naszych piosenkarzy powojennego dwudziestolecia nie zyskał tak powszechnej i tak ogromnej popularności. Łazuka okazał się nagle bardzo bliski wszystkim. Od kilkunastolatków, czy nawet kilkuletnich dzieci, aż po mocno starszawe panie i starszawych panów, wszyscy znają jego piosenki. Gdy dochodzi do mikrofonu, publiczność jest już po jego stronie. Gdy zaczyna śpiewać, urok się potęguje. Tak o Bogdanie Łazuce mógł napisać tylko jeden człowiek. Wyrocznia polskiej estrady, nadwiślański Alan Freeman, najelegantszy z radiowych prezenterów Lucjan Kedryński. On też jedyny w swojej książce Znajomi z estrady pokusił się o wytłumaczenie fenomenu Łazuki. Bo nie ulega wątpliwości, że był Łazuka fenomenem. 17 października 1964 roku do warszawskiej sali kongresowej publiczność waliła przysłowiowymi drzwiami i oknami. Przecież jednak nie na występ Marleny Dietrich, nie na Helen Shapiro, Marka Bernesa czy Gilberta Beko, lecz na recital Polaka, Bogdana Łazuki. Jedynego od czasów Janusza Gniatkowskiego showmana, którego nazwisko było magnesem ściągającym nieprzebrane tłumy do każdej sali, hali czy nawet na stadiony. Łazuka uczył się gry na oboju w średniej szkole muzycznej. Naprawdę. Niedługa kariera tego lublinianina obfituje w niespodzianki i zaskoczenia. Szkołę ukończył w roku 1961 i przez dłuższy czas był raczej mało widoczny, grywając tak zwane ogony, epizodyczne role w teatrach oraz po trochu śpiewając w radiu. Lecz oto na pierwszym festiwalu polskiej piosenki w Opolu podbił publiczność i jury. Jury nie wahało się ani przez chwilę. To był talent wybijający się wysoko ponad ogólny poziom. Ten cytat wzięliśmy z artykułu Stefana Kisielewskiego, który prawie 20 lat temu w miesięczniku Polska opisał dwie kariery, ucznia i mistrza, Bogdana Łazuki i Ludwika Sempolińskiego, którego Łazuka był pupilem i estradową nadzieją. Istotnie, warszawską szkołę teatralną ukończył w 1961. W tym samym roku podjął występy w kabarecie Szpak Zenona Wiktorczyka oraz w Teatrze Współczesnym w sztuce Czechowa Trzy Siostry. Adam Hanuszkiewicz widział go w roli Wacława we Fredrowskiej Zemście, lecz takie role, taki teatr nie interesowały Łazuki. Przeniósł się więc do Syreny, a stamtąd do komedii, w której był m.in. wspaniałym Bilim Kłamcą. Do teatru na swe przedstawienia ściągał Łazuka również melomanów, których na estradzie czarował dwoma swymi przebojami wizytówkami. Bogdan.